już tobie zostawiam taki dyplom, który sobie powiesisz na ścianie. To są nasze prezenty. O 15 pod dużą sceną. Słuchajcie, 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 podziwiajcie, potem śpiewajcie 100 lat, bicie, brawo, zadawajcie mądre pytania. Olga Tokarczuk przed wami. Dziękuję. Dzień dobry, dostałyśmy dyplomy z góry, także już jesteśmy spokojne. Słuchajcie, trema mija, choć wypaliłyśmy po papierosie przed wejściem. Ja nazywam się Katarzyna Janowska, jestem szefową kultury w Onecie. Rozumiem, że tu są wszyscy czytelnicy książek, jacy są w Polsce. Cieszymy się bardzo, że jesteście z nami. Wszyscy, daj spokój. Słuchajcie, Olga oczywiście jest genialną pisarką, dwie nagrody Nike, nagroda Bookera, wszystkie możliwe odznaczenia od czytelników, bo wielokrotnie była laureatką nagrody Nike właśnie przyznawanej przez czytelników, a to chyba najfajniejsze. I właśnie ukazał się w New Yorkerze kapitalny artykuł na temat Olgi i jej twórczości, gdzie napisano między innymi, że książki Olgi to jest taki rodzaj szczepionki narodzący się w Polsce, czy odradzający się nacjonalizm. Olga to nie tylko wielka pisarka, to wspaniały człowiek. Zawsze po stronie słabszych, zawsze po stronie kobiet, dzieci, zwierząt i planety. I teraz moje pytanie, czy dałaś się unieść temu amerykańskiemu optymizmowi, że książki mogą zaszczepiać przeciwko czemuś, chronić nas przed jakimiś izmami? Przede wszystkim to dziękuję bardzo, że przyszliście na to spotkanie. Mam tremę ogromną, mam nadzieję, że sobie poradzę w ogóle z tak wielką publicznością. Chyba nigdy nie miałam. Ja myślę, że pisanie, bycie pisarką, zajmowanie się słowem, budowaniem historii pokazuje świat jako twór skomplikowany. I w świecie, w którym jest ogromna tendencja, pojawiła się, a może zawsze była tendencja do uproszczeń, pokazywanie takiego świata skomplikowanego, niejednoznacznego, niebiało-czarnego, świata pełnego niuansów, też budowanie postaci, które są psychologicznie głębsze i, nie wiem, poruszane sprzecznymi czasami motywami, czyli dotykają też istoty człowieczeństwa. Jest szczepionką na taką zbyt uproszczoną wizję świata, której najbardziej dzisiaj chyba bolesnym przejawem jest powrót do nacjonalistycznych, takich bardzo jednoznacznych, prościutkich idei, które, jak wiemy, będąc Europejczykami, Polakami w szczególności, kończą się bardzo źle. Kończą się wojną, przemocą, nienawiścią, wykluczaniem innych, traktowaniem innych jako niższych, gorszych. Więc samo czytanie literatury i jej pisanie jest już szczepionką przeciwko nacjonalizmowi. Ale myślę, że Ruth Franklin, która napisała ten tekst, chodziło w dużej mierze też o księgi jakubowe, które przypominają o tych najgłębszych korzeniach tego, kim dzisiaj jesteśmy, żyjąc w Polsce. Mianowicie, że mamy w sobie, w naszej tradycji, w kulturze, a zapewne też i w genach, ogromny bagaż wielokulturowości, wieloetniczności. I byłoby to dziwne, gdybyśmy nie mieli, ponieważ Polska leży na takim moście, z takim wielkiej płaszczyźnie w środku Europy, przez którą przewalały się różne plemiona, już patrząc jak najdalej wstecz. Pojawiały się różne wpływy różnych kultur, kwitły różne kultury na jej terytorium. Ludzie mówili różnymi językami, pielęgnowali różne tradycje i my jesteśmy spadkobiercami tego wszystkiego. To jest ogromne bogactwo, ale też czasami jest tak, że jak masz czegoś za dużo, jesteś bogata, to masz z tym kłopot. I to jest zadziwiające, że w tym takim bardzo różnorodnym społeczeństwie pojawiają się tendencje, żeby to jakby uprościć, zglajszachtować, wyciosać z nas taką prostą kostkę, którą nazwać Polska, Polacy. No i niestety to działa. To działa, ponieważ kilka dni temu pojawiło się coś takiego jak Białystok.
już dzisiaj właściwie strasznie mi przykro, że pewnie są tutaj ludzie z Białegostoku, że teraz to jakby to słowo funkcjonuje niejako jako synonim. Tak. No właśnie, mówisz, ja słuchajcie, wiem, że jest teraz taka formuła spotkania, że od razu zapraszamy do rozmowy Państwa, że możecie tutaj uczestniczyć od początku, więc my zaczęliśmy trochę wcześniej, więc ja będę przypominać o tym, żebyście ustawiali się w kolejce do pytań i dawajcie znak, jeżeli już pytania się pojawią. Wspomniałaś Księgi Jakubowe, twoje monumentalne dzieło, które dla mnie jest taką odwrotnością pana Tadeusza, czyli Mickiewicz napisał idylliczny obraz polskiego dworu, polskiego zaścianka, relacji Żydzi-Polacy, a ty napisałaś, jak było naprawdę. I tej prawdy, jakoś nie bardzo mamy tę prawdę, nie bardzo mamy ochotę przyjąć. Przecież po twojej wypowiedzi, po opublikowaniu Ksiąg Jakubowych, że jednak mamy ciemne karty w historii, że byliśmy kolonizatorami i że ten mit tolerancji i otwartości to tylko złudzenie, no rozpętała się wojna hejtu przeciwko tobie. Poradziłam sobie. Oczywiście. Ludziom dobrej woli. Brawo. Ale zawsze to jeszcze raz wracam do tej idei świata jako skomplikowanego, w którym żyjemy. Różne dzieła literackie, dzieła filmowe powstają w jakimś kontekście. Nie trzeba się dziwić Mickiewiczowi, że napisał pana Tadeusza tak, a nie inaczej. Nie należy się dziwić Sienkiewiczowi, że stworzył taką wizję Rzeczpospolitej, jak stworzył. Ponieważ pisali to w czasach ciemnych, mrocznych, kiedy Polska właściwie przestała istnieć i jedyne co trzymało ludzi razem przy języku, przy kulturze, przy zwyczajach, przy jakimś poczuciu wspólnoty, była przeszłość, było myślenie o wspólnej przeszłości. Oczywiście pojawiało się swego rodzaju idealizowanie. Ja sobie często zadaję pytanie o to, w którym miejscu ja jestem jako człowiek, jako twórczyni, jako kobieta, jako Polka, jako Europejka. I jasne jest, że tworzę w XXI wieku. I właściwie nie mogę dzisiaj napisać żadnej książki bez tej wiedzy, którą dostarczył nam wiek XX. Mianowicie bez feminizmu, bez postkolonializmu, czyli refleksji o tym, co biali ludzie robili innym kulturom na całym świecie i że to mamy, to już jest nasze dziedzictwo intelektualne, wobec którego pisząc coś musimy się opowiedzieć. Więc pisząc Księgi Jakubowe specjalnie zwracałam uwagę na to, że nie jest możliwa historia bez kobiet. Nawet jeżeli historia została zapisana w annałach i w dokumentach bez kobiet, to nie znaczy, że ich tam nie było. Po prostu... Jesteśmy, byłyśmy i jesteśmy i będziemy. Starałam się więc w tych wszystkich materiałach, nad którymi pracowałam, śledzić bardzo uważnie każdy szczegół dotyczący przemknięcia się przez to wszystko, co się tam dzieje, jakiejś postaci kobiecej. I oczywiście, jeżeli się długo szuka, to się znajduje. I znajduje się takie postaci bardzo wyraźne, jak arystokratka kosakowska, która była bardzo ważną figurą w polskiej polityce wtedy, ponieważ kobiety, nie wiem czy wszyscy jakby o tym pamiętają, nie miały praw wyborczych, ani czynnych, ani biernych, w związku z tym nie mogły uczestniczyć w polityce. W tym czasie ona prowadziła swego rodzaju salon polityczny, w którym odgrywała dość pokaźną rolę, co też próbuję w tej książce opisać. Więc jak się poszuka, to się znajdzie ślady kobiet i zadaniem pisarki z tą świadomością, o której mówiłam przedtem, należy, mamy obowiązek moralny, jakby wyciągnąć i zbudować bardziej skomplikowany obraz tego, co się wtedy wydarzyło, niż to, co przekazują nam pisane, patriarchalne podręczniki historii, gdzie właściwie bierze się pod uwagę ważne postaci męskie, królów, władców, zdobywców i tak dalej. I w których te postaci, które z racji tego, że się urodziły kobietami, jakoś wypadają, ponieważ nie brały udziału wtedy w tym życiu. Okazuje się, że kobiety miały wpływ w mojej historii i pozaznaczałam je tam, gdzie mogłam z każdej strony i udało mi się, wydaje mi się, zbudować jakieś takie ważne postaci, które
przechodzą, które się pamięta potem. Jeśli chodzi o kobiety, to bardzo silną postać kobiecą stworzyłaś w książce, którą później sfilmowała Agnieszka Holland, czyli Pokot, gdzie kobieta, która jest wierna swoim ideałom, no jest w stanie bronić ich w sposób, powiedziałabym, radykalny, biorąc odwet na świecie dookoła. Mhm. Wojowniczka. I to stara kobieta, bo to jest też ważne, że to była dojrzała, stara kobieta. Tak, do tej książki doprowadziła mnie kiedyś jakaś taka refleksja po czterdziestce swoja własna, że starzejące się kobiety coraz bardziej stają się niewidoczne i niezauważalne, że właściwie znikają nie tylko z życia społecznego, o ile nie są jakoś wyjątkowo wyraźne albo nie pełnią ważnych funkcji, ale że świat wokół nas jest pełen takich kobiet po sześćdziesiątce, które przemykają gdzieś po bokach pola naszego widzenia. I pomyślałam sobie, że warto jakby tam odwrócić moją kamerę pisarską i przyjrzeć się temu też, co one myślą, jaki mają stosunek do świata i właściwie zajrzeć też w ten potencjał energii, którą one mają, gniewu, niezadowolenia, odrzucenia. I tak zbudowałam Duszejko. Duszejko, która wydawała mi się dość ekscentryczna i w ogóle taka świrowata, prawdę mówiąc. Wydało mi się, że zostanie gdzieś na marginesie literackim, jaka taka postać frika. Tymczasem muszę wam powiedzieć, że Duszejko zdobywa, podbija kontynenty. I coraz częściej ludzie identyfikują się z nią bez względu na płeć. Wiem, że w Quebec, w Kanadzie, powstał klub fanów Janiny Duszejko. Mam z nimi kontakt, także Duszejko gdzieś tam żyje za oceanem. Oczywiście jeszcze chciałam wrócić do tego pytania, które mi zadałaś na temat ksiąg Jakubowych. Czuję się bardzo mocno Europejką i jestem dumna, że należę do kultury europejskiej, do tego, co kultura europejska wymyśliła, ale też wstydzę się za to, co Europejczycy zrobili innym kulturom w historii, właściwie po wyprawie Kolumba, do tego jeszcze wrócę, i też co robili tutaj bliżej. Ale to, co mi się wydaje najbardziej wartościową rzeczą, wyjątkową w kulturze europejskiej, jest to, że ona nieustannie testuje granice różnych pojęć. Że to jest kultura, która jak woda w gotującym się garnku, nieustannie bąbluje, nieustannie jakby rzuca się na te krawędzie i testuje, co można, czego nie można. I te granice wolności, ale też bardzo odkrywszy coś, poza co nie można wyjść, jest w stanie zbudować coś takiego jak prawa człowieka, jak walczyć o te prawa człowieka, jak sformułować ogólne prawa, które pozwalają nam być ludźmi wolnymi, realizować swoją własną jakby tożsamość, niepowtarzalność, a jednocześnie nieustannie poddawać refleksji tego, to czym jesteśmy, i redefiniować co 10 lat, co 20 lat, co pokolenie to, co możemy, to kim jesteśmy, kim się stajemy. To jest coś niezwykłego i coś, co daje mi odwagę do pisania i do wymyślania na przykład takiej historii jak historia Duszejko, która w pewnym sensie jest czarną historią, jest takim postawieniem pytań granicznych o to, na ile człowiek może się posunąć w realizacji swojego gniewu, w marzeniu o zemście, czy człowiek może się posuwać do przemocy w dobrym celu, żeby zahamować cudzą agresję, cudzą przemoc i tak dalej, i tak dalej. I zawsze ufam czytelnikowi, że ten mój czytelnik podąża za mną, a bardzo często wyprzedza mnie, i że będzie się czuł takimi pytaniami sprowokowany do myślenia. A jak ty odpowiadasz na to pytanie, które stawiasz w książce? Czy człowiek może posunąć się do przemocy w obronie słusznych wartości? Um,
Myślę, że gdzieś, jeżeli chodzi o życie społeczne, działa we mnie, funkcjonuje we mnie takie stare, bardzo prosta definicja definiowania naszej wolności, która mówi, że jesteś wolny tylko do momentu tego, kiedy nie robisz krzywdy i nie dokonujesz przemocy na innym człowieku, czyli do tego momentu rozpościerasz swoje granice. Ale bardzo dobrze rozumiem, jako psycholog z wykształcenia, co to znaczy gniew. I jak gniew może być, jak może być niekontrolowany, jak można stracić zarówno indywidualnie, jak i gniew w rozumieniu społecznym, jak można stracić kontrolę nad tą niezwykle silną emocją. Ale z drugiej strony, gdyby nie gniew, nie byłoby żadnych przemian społecznych, gdyby nasz własny indywidualny gniew i nasze mówienie nie, nie potrafilibyśmy kontrolować swojego życia, nie potrafilibyśmy stawiać granic, więc wydaje mi się, że ten gniew, często jesteśmy wychowywani jako w taki sposób, żeby zaprzeczać gniewowi, żeby zamiatać go pod dywan. Wtedy robi się taka sytuacja zamkniętego szybkowara, który buzuje od środka i za chwilę wybuchnie. Więc to jest sprawa dosyć skomplikowana. I życzyłabym sobie, żebym nigdy nie musiała testować tego twojego pytania w praktyce. Czyli gniew jest uzasadniony, jeśli granice naszej wolności są zagrożone. Gniewajmy się i buntujmy się, jeśli ktoś te granice próbuje złamać, czy przekroczyć, czy unieważnić. Olgo, jeszcze chciałam dodać do tego, że żyjemy w takiej kulturze, przesytu, która nas uczy od małego mówienia tak, tak, tak różnym potrzebom. Chcesz mieć jeszcze to? Tak. Chcesz jeszcze pojechać tam? Tak. Chcesz sprawdzić to? Tak. Chcesz przetestować to? Tak. I właściwie jesteśmy wychowywani do mówienia całemu światu tak, tak, tak. Coraz bardziej mi się wydaje, że w tym świecie, w świecie przesytu, w świecie jakby takiego jakiegoś niekontrolowanego przerostu wszystkiego, począwszy od potrzeb, a skończywszy na śmieciach, musimy zacząć się uczyć mówić nie. Nie wchodzę w to, nie biorę w tym udziału, nie chcę tego, nie potrzebuję tej rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I być może taka filozofia, którą nazywam filozofią ograniczenia czy etyką samoograniczenia, będzie czymś, co zacznie odgrywać coraz silniejszą rolę w takim wychowaniu moralnym, etycznym młodych ludzi. To nie musi być żadna etyka, która jest religijnie powiązana, a nawet prawdę mówiąc wolałabym, żeby nie była religijnie powiązana, ponieważ bardzo często to się przeradza potem w jakieś dziwności. Ale żebyśmy byli jakby czujni na to, obcując z tym, jakby co nam świat narzuca, budować jakby takie mądre, asertywne granice. Dotknęłaś tematu religii. Nie tak dawno słyszeliśmy wypowiedź arcybiskupa Jędraszewskiego, który powiedział, że tęczowa zaraza to jest następny cel, jaki powinien stanąć naprzeciw, któremu powinno stanąć państwo i Kościół w walce z tęczową zarazą. Jak ty odbierasz takie słowa? Jaka jest twoim zdaniem rola Kościoła w Polsce dzisiaj? No, ręce opadają. Nie wiem, jak mam skomentować tę wypowiedź biskupa. Bardzo często księża i Kościół katolicki posługuje się taką metaforą pasterza, która ma oczywiście pochodzenie bardzo stare, pochodzi z tych czasów, kiedy nomadyczne plemiona ludzi żyły na pustyni i zajmowały się nawet nie uprawą ziemi, tylko pasterstwem. I wtedy ta metafora działała i rzeczywiście była słuszna. Mnie się wydaje, że dziś ta metafora jest kompletnie już zużyta i w ogóle nie bardzo ludzie rozumieją. Ja sama nie bardzo rozumiem, dlaczego pasterz i dlaczego ja mam być tym pasionym zwierzęciem. Ale jakkolwiek, nawet gdyby tę metaforę zatrzymać w głowie, to nie wyobrażam sobie takiej sytuacji pasterza,
który szczuje te własne zwierzęta, czy szczuje psy na te owce, które pasie, czy odwrotnie, szczuje owce na te psy. Taki rodzaj szczucia ludzi jednych na drugich jest niegodny instytucji religijnej. Myślę też, że w państwie prawa taki rodzaj szczucia powinien być, jest przestępstwem i powinno to być w jakiś sposób wzięte pod paragraf i ukarane. Przypominam, że można zadawać pytania. Słuchajcie, jeśli coś wam się nasuwa. Prezydent Duda, zapytany o tę wypowiedź biskupa, powiedział, że to nie chodziło o ludzi konkretnych, tylko o ideologię. Tak jakby ideologia była czymś oderwanym od ludzi. Ludzie, ja się nie boję słowa ideologia. Jeszcze 10 lat temu, 20 lat temu to słowo było neutralne. Żyjemy w takim świecie, kiedy się słowa wyciąga nagle z dyskursu i nadaje się im zupełnie dziwaczne znaczenie. Cóż to jest ideologia? Ideologia to jest system przekonań i każdy z nas ma jakiś światopogląd, jakoś przekonanie o tym, że jest tak, a nie inaczej, że to jest dobre, a to jest złe. Człowiek nie może żyć bez światopoglądu. Musimy wiedzieć, musimy się kierować czymś, co nas będzie prowadziło i dzięki któremu nie będziemy popełniać błędów w życiu, nie będziemy robić krzywdy innym ludziom, będziemy umieli żyć w społeczeństwie. Więc dzisiaj muszę się już pogodzić na to, że ideologia jest jednym z tych zawłaszczonych słów, tak samo jak słowo naród, które zostało absolutnie zawłaszczone przez prawą stronę. I dzisiaj, ponieważ staram się też nie używać tego słowa naród, ponieważ tak naprawdę nie wiem, co ono znaczy. No ale to jest trochę inna bajka. A czujesz się częścią czego? Społeczeństwa, obywateli, Polką? Tożsamość. Myślę, że to jest taka konstrukcja, która jest jak tort piętrowy, taki, który się stawia nowożeńcom na ślubie. Jest tego wiele warstw. Nie ma tożsamości. Tożsamość to nie jest punkt, nie jest kulka do bilarda. Więc tak, mam wiele tożsamości. Myślę, że tutaj będąc dzisiaj w Kostrzyniu nad Odrą, przede wszystkim jestem Europejką. Jestem na granicy tutaj między Polską a Niemcami. Jestem wychowana w kulturze europejskiej, znam literaturę europejską, mówię jakimś tam językiem obcym. Należę do tej całej wielości i nawet gdybym nie chciała, to nie umiem się od tego oderwać. Ale oczywiście jestem Polką. Jestem Polką emocjonalnie, kulturowo, czuję wspólnotę z ludźmi, którzy żyją w tym samym kręgu kulturowym, którzy mówią tym samym językiem. Czuję się też kobietą. Kobietą jako połową tego społeczeństwa, jako pewna wspólnota doświadczenia, nie wiem, macierzyństwa, słabszości fizycznej, wykluczenia i tak dalej, i tak dalej. Jestem matką, jestem pisarką, jestem dolnoślązaczką, więc moich tożsamości jest wiele i nie dam się nigdy przekonać, że mam się zredukować w całej mojej wielości do jakiegoś jednego punktu. Na dodatek uważam, że tu też się odwołuję do takiego swojego doświadczenia psychologicznego, że takie rozumienie człowieka jako jedności, jako jednej osobowości, którą musimy wykształcić i potem pielęgnować w sobie i pochylać się nad tym czymś, że to jest nieprawdziwa wizja, że w gruncie rzeczy rodzimy się jako potencjał, jako człowiek z wielkim potencjałem i mamy w sobie różnego rodzaju jakby możliwości, takie para osobowości, które w procesie edukacji, socjalizacji wyrastają, ponieważ, no nie wiem, lepiej się sprawdzają w rodzinie, w społeczeństwie, ale te inne, te niezrealizowane gdzieś w nas zostają. I powiem wam szczerze bardzo, że jako pisarka bardzo chętnie korzystam z tych swoich niezrealizowanych, niedorozwiniętych jakby innych osobowości właśnie w pisaniu. Że wydaje mi się, że jest wartością też porzucenie tego swojego ja, które nam zostało wtłoczone i o które się musimy martwić i cały czas jakby pielęgnować. Daje jakiś rodzaj
innych punktów widzenia, wzbogaca nas. Nie mówię, nie namawiam was, żeby zwariować i żeby pójść w jakąś psychozę, ale też traktować siebie z większym przymrużeniem oka, a przede wszystkim pozbyć się tego ciężaru ja i tego ciężaru bycia jedną skończoną jednostką, ponieważ w ten sposób odcinamy się od innych potencjałów i no, życie w jakimś sensie jest trochę nudne. Uboższe. Mhm. Mamy pytania. Dzień dobry, Kuba z Opola. Ja tak po pierwsze chciałem przeprosić za taką prywatę małą, ale pani może mnie nie kojarzyć, my się znamy już. Ja byłem jeszcze dzieciakiem takim małym, więc trochę inaczej wyglądam, ale po pierwsze serdeczne pozdrowienia muszę koniecznie przekazać od rodziców, od Doroty i Tomasza Różyckich, również od Jacka Podsiadły, całej opolskiej sceny literackiej, która oczywiście za panią zawsze murem stoi i będzie panią wspierała. Od Jurija Andruchowicza i różnych innych wspaniałych osób, ale tak może takie pytanie bardziej merytoryczne. A propos tej walki z historią i z czarnymi kartami, bo tak jak pani sama powiedziała, naród polski ma tę swoją taką wielokorzeniowość, to bardzo skomplikowane pochodzenie. Na tyle bardzo, że w sumie tylko jeden taki naród, dokładnie amerykański, może się zrównać z tym. I czy to nie jest jakiś taki trochę chory paradoks, albo na czym w zasadzie polega ta różnica, że tutaj jest tak olbrzymi z tym problem, a w Stanach obecnie wielu historyków, na przykład Timothy Snyder, otwarcie jakby walczy z autorytaryzmami, które się pojawiają teraz nawet w obecnej sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych i ten naród jakoś trochę inaczej reaguje na to, co się dzieje. Jaka może być tego przyczyna, jak pani uważa? Dziękuję bardzo za pozdrowienia. To bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że pierwsza rzecz taka oczywista, która mi się nasuwa, to jest ogrom Ameryki, ogrom Stanów Zjednoczonych. To jest 200, o ile pamiętam, 50 milionów ludzi. Bardzo potężnie rozwinięty regionalizm i autonomia poszczególnych stanów. W związku z tym Stany Zjednoczone są raczej gronem w sensie społecznym i politycznym. Poszczególne stany mają różne prawo dotyczące wielu, wielu rzeczy, więc żyjąc w Kalifornii, wielkość Kalifornii to mniej więcej wielkość Polski. Więc to są zupełnie inne miary tego wszystkiego. Stany Zjednoczone nie miały takiej historii jak my, nigdy nie na jej terytorium nie było wojny. Nie mieli komunizmu po II wojnie światowej, który dziwnym trafem, jakby nawiązując do takich endeckich, narodowych wartości, próbował to, co mówiłam przedtem, jakby zuniformizować nas i stworzyć z tej mieszanki powojennego tygla, stworzyć jeden naród polski. Więc myślę, że jest sporo różnic, ale poruszył pan niesamowitą rzecz, która mnie od dawna jakoś zajmuje i o której myślę. Bo bardzo często mam takie poczucie, pewnie, które dzielicie ze mną, że w sytuacji takiego ogromnego podziału Polski i takiego nieustannego opadania rąk po kolejnych wiadomościach, które czytamy, oglądamy, że doszliśmy do ściany i że właściwie nie można się już porozumieć. Symbolem dla mnie jest taka podzielona Polska też na wyborach, na zwykle co się pokazuje na niebieską i czerwoną. I czasami się zastanawiam nad tym, czy to nie jest tak, że Polska jest w jakimś sensie wewnętrznie pod spodem bardzo zróżnicowanym krajem, który jest w gruncie rzeczy kolekcją regionów i że to jest gdzieś ta różnorodność Polski zamiatana pod dywan. I czy w jakimś sensie pozwolenie na większą autonomię tych regionów, decentralizacja przede wszystkim, nie byłoby dobrym remedium na podejście do problemu podziału Polski na pół, na tą polską pisowską i polską opozycji, czy polską, polskę katolicką i polską laicką, nie wiem jak to powiedzieć.
Czy to, to traktowanie Polski jako zbioru różności nie byłoby innym podejściem, sprytniejszym podejściem z innej strony do zrozumienia tego, co się w kraju dzieje? Polska samorządowa to... Polska samorządowa, ale Polska też, w której regiony mają też coraz silniejsze poczucie tożsamości. To się zresztą dzieje od 90. lat, tak mówią socjologowie. I które to regiony też mają większą możliwość podejmowania decyzji dla swoich mieszkańców, dla swoich obywateli. No, przykładem czegoś takiego, przepraszam Kasiu, że ci przerywam, jest na przykład to, że niektóre miasta opłacają zabiegi in vitro, mimo że nie jest to zgodne jakby z polityką centralnego rządu. W tej sile samorządów coś musi być. Musi być ogromny potencjał, bo prezes Kaczyński powiedział, że emancypujące się samorządy to nowy rozbiór Polski, więc chyba tam rzeczywiście jest jakaś siła, która budzi niepokój. Ja jestem świadkiem od 90. lat i biorę też udział w tym, i to też, Kubo, pewnie widzisz na Opolszczyźnie, jak na Dolnym Śląsku takie poczucie tożsamości regionalnej, które nie jest przeciwko nikomu, tylko jest jakby własnym jakby poszukiwaniem jakby miejsca, moszczeniem się w przestrzeni i w historii, jak to się z czasem coraz ważniejsze staje. A mam swoje lata i pamiętam, że tego nie było. W 80-tych latach w ogóle taka kategoria zupełnie nie padała. Więc to jest pod rozwagę, czy ten kierunek jakby zignorowania tego wielkiego podziału na pół, z którym właściwie nie możemy już nic zrobić, i obejścia go z innych stron nie jest jakimś sposobem rozwiązania tego patu, w którym się znaleźliśmy. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze tylko się chciałem zapytać, czy będziemy sobie mogli potem zdjęcie zrobić razem. Jedno już mamy u nas w domu, było jakieś 15 lat temu, więc tak. No ja ci pamiętam, aktualizacja. Żeby stary mi uwierzył, że w ogóle tu przyjechałem rzeczywiście. Dziękujemy super. Bardzo. Prosimy o następne pytanie. Dzień dobry. Dziękuję serdecznie za wszystkie książki. Szczególnie wiele wzięłam sobie z Gry na wielu bębenkach i biegunów. Pierwsze moje pytanie, skąd pani bierze tematy do książek? Jak pani je wybiera? A może one w jakiś sposób panią wybierają? Jak wygląda cały proces twórczy? A drugie, celem wędrówki jest inny pielgrzym. Czy ma pani jakieś marzenia podróżnicze? Cały proces twórczy, no to byśmy do wieczora posiedzieli, tak. Ale podoba mi się to, co pani powiedziała, czy to tematy wybierają mnie, i chyba raczej to mnie wybierają tematy. Jestem taką pisarką do wynajęcia przez te tematy, które gdzieś krążą nad naszymi głowami. Bo to jest tak, że mam poczucie, że ja nie wybieram tematu, tylko po prostu zostaję czymś zafascynowana i w pewnym sensie wpadam w obsesję na jakiś temat i właściwie nie mam już wyboru, nie mam ucieczki od tego. Zaczynam drążyć temat, zaczynam czytać, interesuję się tylko tym, co mi siedzi w głowie. W jakimś sensie się też zamykam na inne tematy i ta obsesja prowadzi mnie do tego, że w końcu to zaczyna się przelewać na papier. Więc to jest... To dlatego nie pozwala mi mówić, że to jest mój zawód, pisanie. To nie jest mój zawód. To jest jakiś rodzaj kompulsji, tak bym powiedziała, przymusu, a może hobby, mówiąc tak bardziej łagodniej, z którego żyję dzisiaj już, ale to nie jest profesja, bo człowiek, który wykonuje jakąś profesję, jest w jakimś sensie autonomiczny od niej, jest wolny, a ja to po prostu muszę robić, a też nie umiem nic innego już dzisiaj, więc... Kiedy zaczynam pisać książkę, po prostu się muszę temu oddać do końca i ona jakimś cudem po kilku miesiącach, po 8 latach na przykład, leży gotowa na moim biurku. Drugie pytanie było o, przepraszam. Czy ma pani jakieś podróżnicze marzenia? Właśnie rozmawialiśmy jadąc tutaj o podróżach z naszymi współpasażerami i zdałam sobie sprawę z tego, że jestem w takim okresie życia, kiedy jestem zmęczona podróżami, że właściwie chciałabym teraz mieć takie 2-3 lata, gdzie już nigdy nie pojadę, gdzie już nigdzie nie pojadę. I
Miałam taki bardzo krytyczny moment kiedyś, kiedy byłam w Azji. To było kilka lat temu, jakieś 8 lat temu, kiedy jechałam. Przez jakiś czas byłam w bardzo dużym mieście i potem próbowałam się dostać na plażę. Trzeba było długo jechać, zmieniać autobusy. I w końcu, kiedy dotarłam na tę plażę, nie mogłam na niej usiąść. Było to zupełnie niemożliwe, ponieważ ta plaża była zasłana metrową stertą śmieci. I pomyślałam sobie, że cały ten mój przelot i dostanie się na tą plażę, że po drodze wyprodukowałam kolejny metr sześcienny śmieci. I po prostu odechciało mi się podróżowania do takiego świata, w którym jest brudno, ludzie są biedni, cierpią, w którym nie ma pieniędzy, żeby zbudować nie wiem, schronienia dla zwierząt, które cierpią w upale, a buduje się wielkie hotele, zabudowuje się całe setki kilometry plaż. Widziałam naprawdę w życiu miejsca obrzydliwe. Nie mogę robić takiej negatywnej reklamy różnym ośrodkom wypoczynkowym i miejscom, ale są takie miejsca wielkich hoteli, gdzie przyjeżdżają setki tysięcy ludzi, pławią się w basenach, ponieważ nawet do morza nie można dojść. Wydają na to pieniądze, które potem idą do kieszeni bardzo bogatych ludzi na kolejny jacht albo... Nagle zdałam sobie sprawę z tego, że jako taki turysta biorę udział w jakimś nie do końca etycznym przemyśle i pomyślałam sobie, że może lepiej posiedzę w domu trochę. Dziękuję bardzo. I pójdę w góry literatury. Piękny festiwal literacki, którego Olga jest współorganizatorką. Prosimy o następne pytanie. Dzień dobry, Lucyna z Gdyni. Ja mam takie pytanie jako matka nastolatki, która właśnie kompulsywnie pisze różne rzeczy na Wattpadzie. Trudno mi jest zrozumieć jej fabułę. Akurat ona teraz pisze o życiu androidów po rewolucji, kiedy one jakby... To one toczą, walczą o samoświadomość na świecie i chciałam się spytać może nie samoświadomość, bo taką właśnie posiadły, tylko o możliwość samostanowienia, ale chciałabym się spytać o pani tematy, o pani początki, kiedy miała pani właśnie tak jak moja córka 13 lat, pewnie wtedy nie było jeszcze Wattpada. Dlatego chciałabym się zapytać, jak pani dzieliła się w jaki sposób ze swoją twórczością, bo moja córka pisze coś i bezpośrednio ma odzew. Ja upatruję w tym nawet takiej trochę pułapki, ponieważ ona, no pewnie to jest typowe dla tego wieku, często jest tak, że ludzie mówią jej, a napisz jeszcze o tym, a napisz jeszcze o tym i ona jakby zaczyna pisać w odpowiedzi na to, o co proszą ją ludzie. Ale pytanie moje jest takie właśnie, jakie były pierwsze tematy, które pani poruszyła właśnie może jako 12 czy 13 latka w książkach? Dziękuję bardzo i proszę pozdrowić córkę, bo wydaje mi się, że ma dobrego nosa. Gdybym dzisiaj zaczynała pisać, to pewnie też bym sięgała do science fiction. Wieszczę temu gatunkowi triumfalny powrót. Za chwilę on wejdzie do wysokiej literatury, a już wchodzi właśnie, już wszedł. I myślę, że to zainteresowanie ponowne science fiction odpowiada na nasz głęboki niepokój tego świata, w którym żyjemy, świata sztucznej inteligencji, która już wszędzie jest, ale też wynalazków naukowych, które czynią nas bezradnymi, których już nie rozumiemy. To jest taki świat, który stawia bardzo wąskie granice ludzkiemu umysłowi, w tym sensie nam jako ludziom. I wcale nie jest dziwne, że zaczynamy myśleć o świecie w taki sposób, wychodząc poza konwencję realistyczną. To czuję, że to w tym kierunku pójdzie. Wiecie o tym, że futurologowie, filozofowie wieszczą, że kończy się pisanie i kończy się pismo. Jacek Dukaj napisał taką bardzo ciekawą książkę po piśmie, w której przedstawia właśnie ten koniec świata pisma i pokazuje, że żyjemy w okresie wielkiej zmiany paradygmatu,
z tego pisemnego na obrazowy. Mówi, że można podzielić historię człowieka na trzy takie wielkie czasy, epoki. Pierwsza to była epoka przedpiśmienna, kiedy oralna, kiedy ludzie opowiadali sobie różne historie, podawali sobie z ust do ust, zmieniali trochę. Te historie były takie koliste, było dużo refrenów w tym wszystkim. Uczono się na pamięć. I w okresie wynalezienia druku, ale też i wcześniej oczywiście, ludzie przeszli na pismo i udało im się zapisywać to wszystko, co było opowiedziane. I to pisanie stało się linearne wtedy, przyczynowo-skutkowe, pełne szczegółów, ponieważ nie trzeba było tego wszystkiego pamiętać. W wielkim skrócie to opowiadam. I dzisiaj kończy się już ten okres pisania. I to młode pokolenie, być może pokolenie pani córki, albo może jej dzieci, przechodzi do takiej epoki bezpośredniego przeżycia, kiedy słowo przestaje być już pośrednikiem między mną a światem, kiedy po nałożeniu okularów wirtualnej rzeczywistości zaczynam bezpośrednio doświadczać jakiejś opowieści, jakiegoś przeżycia, które ktoś mi z drugiej strony przygotował, ktoś mi nadaje. To jest bardzo ciekawe podejście, więc w ogóle jestem szczęśliwa, że ktoś taki młody jak pani córka jeszcze pisze, nawet niech sobie to pisze na Wattpadzie i cokolwiek. Więc moje doświadczenie jest już doświadczeniem dinozaura i nie wiem, czy na cokolwiek jej się przyda. Ja pisałam jeszcze ręcznie albo potem na maszynie do pisania. To było niesamowite doświadczenie też dla młodych ludzi, może się wydać egzotyczne, ponieważ kopia, która wychodziła z tej maszyny, była tylko w 4 egzemplarzach. Nie można jej było drukować w nieskończoność jak dzisiaj i nie było jej w chmurze. Nie dawało to też poczucia bezpieczeństwa. W każdej chwili mogła być zalana wodą albo spłonąć, albo cokolwiek. Więc to pisanie, maszynopis był rzeczą cenną, którą się przechowywało gdzieś schowaną, ale też bardzo ulotną. Ta czwarta kopia najczęściej była ledwie czytelna. Więc od tego czasu, kiedy piszę, techniki pisania, zapisywania myśli bardzo się zmieniły, ale też widzę po sobie, że ja już, mimo że należę do tamtego pokolenia, to też w pisaniu myślę w taki sposób, raczej na wywoływanie obrazów po drugiej stronie u czytelnika. Wolę, żeby mój czytelnik, czytając, wyobrażał sobie, jak to się rozgrywa, jak to wszystko widzi, żeby w jakimś sensie język był prowokacją do tego, żeby on oglądał swego rodzaju film. Nie wiem, czy mi się to do końca udaje, ale być może jestem takim gatunkiem pisarskim przejściowym między tym jednym światem a drugim. No tak, stąd krok do transmisji danych, o której pisze Jacek Dukaj, ale bądźcie bezpieczni i nie bójcie się, bo Dukaj mówi, że zostaną te wyspy czytelników, takie ekskluzywne. Tak jak przetrwało kino, przetrwa telewizja, tylko no to będą już zarezerwowane do takich klubowiczów oddanych klasycznej literaturze. Albo może powstaną takie społeczeństwa czytelników gdzieś w Ameryce Południowej, odgrodzonych Puszczą Amazońską od reszty świata. O ile puszcza przetrwa, bo to może być problem. Trzeba będzie sobie ją wyobrazić. Zapraszam. Dzień dobry. Adam z Rzeszowa. Mam 2 pytania. Nie do końca związane z literaturą. Pierwsze jest takie, jaki zespół poza Dead Can Dance musiałby wystąpić na Woodstocku albo na Poland Rocku, żeby Olga Tokarczuk rozbiła tutaj swój namiot? To jest pierwsze pytanie. Drugie jest takie, ja dzisiaj w namiocie zabiłem 2 mrówki, które zaatakowały jedzenie. Czy potępiasz to zachowanie i czy dalej jesteś dżinistką? To jest uzasadniona przemoc, tak, w obronie. Proszę? Muzyka i mrówki. To trudno mi jakiś taki jeden zespół wymienić. Byłoby to niesprawiedliwe wobec tych innych wszystkich zespołów. Im jestem starsza, tym bardziej lubię taką muzykę, która mnie uspokaja i która jakby buduje obrazy. Uwielbiam skandynawską, taką medytacyjną, powiedziałabym, muzykę. Minimalizm. Taka muzyka, która raczej mnie
wycisza niż... Ale nie lubię plumkania, to nie o to chodzi. Ja bym chętnie przyjechała tutaj do Kostrzynia. Oczywiście, że ze względu na muzykę, ale wydaje mi się, że mogłabym nie chodzić na koncerty. Może mówię coś złego w tym momencie, ale to nie chodził, obcowanie niech się przyzna. Tutaj z tym mini państwem, mini społeczeństwem, które tutaj tworzycie, jest dla mnie tak fascynujące, że rozbiłabym sobie tutaj namiot, po prostu siedziała, chodziła, patrzyła, gadała z ludźmi, spotykała się, przybijała piątkę, słuchała opowieści. Ponieważ mam wrażenie, że uczestniczę w jakimś małym, alternatywnym społeczeństwie, w którym czuję się szczęśliwa po prostu, więc to jest to, co mi się tu podoba. No i te mrówki jeszcze. Wiesz co, to nie jest pytanie do mnie. To jest pytanie do ciebie. Wyobrażam sobie, że fajnie... Żałuję, bardzo żałuję. Wiesz co, bo to chodzi o to. Wydaje mi się, że powinieneś zawsze w takich sytuacjach, kiedy masz jakąś wątpliwość. To jest bardzo prosta metoda, naprawdę topornie prosta metoda. Poczuć się tą mrówką na chwilę. Po prostu przez moment, sekundę się skoncentrować. O co jej chodzi, co ona ma do załatwienia. I wtedy twój czyn z tamtej perspektywy będzie w ogóle... jaskrawie widoczny i koniec, podejmiesz decyzję. Mam ostatnią prośbę. Częściowo się już zgodziłaś, podobnie jak Kuba, pytam. Specjalnie na ten jubileuszowy Woodstock kupiłem sobie taki kijek bieguna, kijek do selfie i mam takie marzenie, żeby na tej scenie z tobą i z wszystkimi wami strzelić sobie takiego super selfiaka. Olga się zgodziła, nie wiem, czy wy się zgadzacie, czy pani Kasia się zgadza. Zapraszamy. No to idę. Dziękuję bardzo. To ale to po spotkaniu? Po spotkaniu, po spotkaniu, tak. No niestety po spotkaniu. Słuchajcie, ale właśnie jak mówisz tutaj o tej Republice Szczęśliwych, Wolnych Ludzi, gdzie jest właśnie przyjaźń, tolerancja i naprawdę super się tu spędza każdą chwilę, to zastanawiam się, skąd, słuchajcie, bierze się to, że tak łatwo u nas wzbudzić niechęć czy nawet nienawiść. No, rozmawiamy w roku szczególnym. Zaczął się w styczniu. Na Wośpie i trwa cały czas. Dopiero co był Białystok. Skąd? Bo zawsze można powiedzieć, że to politycy, że to księża, że to ktoś inny. No ale to trafia. Nie wiem, jak ci odpowiedzieć na to pytanie. Dla mnie to jest pytanie tego roku. Jak to jest możliwe, żeby tak jakby manipulować ludźmi i sprawić, że ludzie przyjmą największą bzdurę za prawdę? Dla mnie największą bzdurą dziesięciolecia, a może w ogóle i tego stulecia w Polsce jest to, kiedy Jarosław Kaczyński powiedział, że uchodźcy przynoszą pasożyty i zarazę. I był to dla mnie wyraz takiego totalnego braku współczucia, ale takiego graniczącego z jakąś patologią, ale też totalnego kłamstwa, ponieważ to nie, no, kłamstwa, niezgodności z faktami. Tak ale się ktoś definiuje w to kłamstwo. Uwierzył, bo między innymi i dzięki temu wygrał wtedy wybory. Wtedy patrzyłam w domu na taki fakt socjologiczny badany badaniami, że kiedy w 2014 roku słupki poparcia dla przyjęcia tych biednych ludzi wypędzonych przez wojnę sięgały 70% w Polsce, tak między innymi wokół tej wypowiedzi nastąpiło jakieś takie dziwne zachwianie, a potem zaczęły spadać. Także dzięki innym wypowiedziom jakby tej formacji politycznej. W tym roku doświadczamy tego samego, wiemy, że to jest rok wyborczy, doświadczamy tego samego, jesteśmy świadkami jakby ogromnego hejtu, nienawiści, całej kampanii związanej z LGBT. Nigdy by mi do głowy nie przyszło jeszcze rok, dwa lata temu, kiedy wydawałoby się, że właściwie sprawa LGBT w Polsce jest już sprawą, to LGBT wrosło jakby w społeczeństwo, wszystko zaczęło normalnie zupełnie wyglądać, a tu nagle ludzie szykują się do pogromu w Białymstoku. Mam tam znajomą, koleżankę, która brała udział w Białymstoku w tym pochodzie i ona mi z pierwszych ust potwierdziła, że gdyby nie policja, doszłoby tam do mordów, polałaby się krew. Więc zadaję sobie to samo pytanie i to jest pytanie dla was, dla każdego z was. Co jest z nami nie tak, że jesteśmy tak strasznie podatni na manipulacje, że jesteśmy tak strasznie podatni na kłamstwa, że dajemy się rzucać od ściany do ściany, że moja pierwsza hipoteza jest taka, że
Nie myślimy. Nie, że ta nieodporność na te bzdury polega z tego, że nie umiemy jakby racjonalnie rozważyć gdzieś w głębi umysłu konkretnych krytycznie argumentów. Nie nauczyliśmy się krytycznie myśleć. Z drugiej strony jestem świadkiem tutaj takiego, tak jak powiedziałam, takiego tych najlepszych potencjałów, jakie człowiek może mieć w sobie. Ten sam człowiek. Przecież należymy do tej samej wspólnoty, jak nasi współziomkowie z Białegostoku. Przecież jesteśmy tak samo Polakami, mówimy tym samym językiem, jemy te same potrawy, robimy zakupy w Biedronkach i tak dalej. Więc jak to możliwe, że mamy jednocześnie możliwość stworzenia takiej kompletnie przeciwprzemocowej wspólnoty, jak tutaj w Kostrzyniu, i tą ciemną częścią jest ci ludzie, którzy rzucają się na niewinnych ludzi w Białymstoku. Co z nami jest nie tak? Jak to rozwiązać? I czy to możliwe jest, żebyśmy mogli jakby korzystać tylko z tego, co jest, wziąć tylko to, co jest dobre i poradzić sobie z tym, co jest złe w nas? Ale ja nie umiem na to odpowiedzieć. Szkoda, chciałabym coś konkretnego powiedzieć, ale nie wiem jak. No ale już zdiagnozowanie tego jest jakimś krokiem, prawda? Tu już jest się od czego odbić. Są wydarzenia, które dają do myślenia. Jeśli jest wielotysięczny tłum młodych ludzi i o tym rozmawiamy, no to znaczy, że gdzieś ktoś zada sobie to pytanie następnym razem i może nie podda się tej manipulacji. Zapraszam. Dzień dobry, jestem Weronika i jestem studentką filologii polskiej na Uniwersytecie Szczecińskim. Jestem w trakcie pisania pracy o prowincjonalizmie światów przedstawionych w thrillerach moralnych, w większości prowadząc dyskurs pseudonaukowy o pani książkach. Chciałabym jednak zapytać, co było inspiracją, bardziej film, książka, do napisania Prowadź swój pług i jaki wpływ na to miała mało opisywana i mało opracowana twórczość Williama Blake'a? William Blake jest takim poetą, który zawsze mnie pociągał, ponieważ jest i wtedy był, kiedy żył i bardzo długo pozostawał swego rodzaju freakiem literackim. To był człowiek, który zawsze był zbuntowany, nigdy się nie zgadzał z tym, co było powszechnie uważane. Zawsze miał swoje nie, zawsze myślał w inny sposób, zawsze szedł pod prąd. I wcale nie jest dziwne, że on się stał też taką postacią hołubioną przez hipisów, przez te wszystkie ruchy liberalne w historii, zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku, który wyciągnął trochę tego Blake'a z zapomnienia i przywrócił go. W Kotlinie Kłodzkiej, która jest jakoś mi szczególnie bliska, przez jakiś czas mieszkało 3 tłumaczy Blake'a na polski. Bardzo mi się to podobało, jakoś wydawało mi się, że Blake by się dobrze poczuł w Kotlinie Kłodzkiej, takim miejscu niezdefiniowanym do końca, trudnym do życia, zapomnianym przez resztę kraju. Więc Blake na pewno był inspiracją do stworzenia postaci Janiny Duszejko jako też takiej osoby antyestablishmentowej. To trudno jest opowiadać, skąd się biorą pomysły na jakąś fabułę literacką czy filmową. To o tym mówił Wojtek Smarzowski przez chwilę. To się wszystko składa, splata. Ja potem już nie umiem rozplątać, co było przedtem, co było potem, jak to się wszystko układało, ale mam dom na wsi, który był często konfrontowany z polowaniami. Dlatego dzisiaj całym sercem jestem też po stronie tych ruchów antymyśliwskich. To były takie konfrontacje często bardzo dramatyczne, ponieważ budziłam się rano i widziałam przez okno, że szpaler uzbrojonych o zęby, wtedy jak mówił mój mały syn, mężczyzn, idzie przez moje podwórko ze strzelbami wyciągniętymi do przodu. Oczywiście to budziło jakieś straszne skojarzenia i przemoc pojawiała się bezpośrednio na tym moim podwórku. We wsi też ginęły psy ludziom, więc te wszystkie fakty jakoś się mi poukładały w głowie i pomyślałam, że chciałabym napisać taką książkę, która też trafi do wielu, a wiem, że ludzie chętnie czytają thrillery i kryminały, więc pomyślałam też, że to będzie dobry sposób, żeby sprawdzić się z prozą gatunkową. Myślę, że też każdy pisarz, pisarka od czasu do czasu powinien napisać horror albo kryminał.
po to, żeby jakby zapanować nad jakby tymi mechanizmami tworzenia, prowadzenia fabuły. No i właściwie taka jest historia tej książki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. To ja mam takie, to ja nazywam się Anna, przyjechałam z Końskich i mam takie pytanie, może nie związane z pani twórczością. Ja mam takie pytanie, bo rozmawialiśmy tą, pani mówiła tu o polityce. Czy wyobraża sobie pani tą Woodstockową, tak jakby trochę powiedzieć, politykę, tą utopię Woodstockową, którą teraz tu żyjemy na gruncie całej Polski, że jest jakby zgodna z polityką centralnego rządu, żeby rząd centralny, nie wiem, w Warszawie przyjął to taką, nie wiem, utopię, politykę, nie wiem jak to nazwać, jak tu żyjemy, żeby żyła cała Polska. Wyobraża sobie to pani? Teraz, w tym roku? Nie wyobrażam sobie. Myślę, że takie wspólnoty są niewygodne wszystkim rządzącym, a szczególnie tym, którzy mają takie totalitarne zapędy, ponieważ to jest wspólnota ludzi wolnych, którzy świadomie podporządkowują się pewnym prawom i tworzą społeczeństwo, które jest bardziej sieciowe, a nie hierarchiczne. To się nie podoba rządzącym, którzy myślą centralnie, hierarchicznie, przemocowo. Ale wyobrażam sobie takie społeczeństwo, które jest lepsze i które może się stać zawsze, kiedy pójdziecie do wyborów, kiedy będziecie głosować na konkretnych polityków, kiedy będziecie próbowali w swoich miejscach, gdzie mieszkacie, gdzie żyjecie, zainteresować się, jak działa samorząd, funduszami samorządowymi. I zaczniecie myśleć o tych miejscach, do których należycie w taki sposób twórczy, nie tylko jako jakby klienci polityki, nie tylko jako ludzie, którzy są rządzeni, ale także jako ludzie, którzy rządzą. I to mi się wydaje szczególnie ważne, dlatego że sama... Pamiętajcie, macie prawo czynne wyborcze i bierne wyborcze. Możecie być posłami, ministrami, ale możecie też wybierać ministrów i posłów, którzy zawsze są waszymi niejako wykonawcami, bo to nie oni nami rządzą, to my ich wybieramy, żeby oni zrobili porządek w prawie. Tak to powinno być rozumiane. My nie wybieramy sobie jakichś ekonomów, którzy będą nam tutaj kazali, co mamy robić, tylko my mamy na nich wpływ przez to, że idziemy na wybory. Uważam też, że kiedy przychodzi taki moment, kiedy to mnie się często zdarza, kiedy jakby jeszcze raz wracam do tej metafory opadania rąk, że właściwie już nie wiadomo, wydaje się, że się doszło do ściany, to jeszcze raz wracam do tego tematu. Warto popatrzeć na swoje małe miejsce, gdzie się mieszka i gdzie się żyje. Mam takie cudowne doświadczenie festiwalu, który robimy, ponieważ założyliśmy małe stowarzyszenie. To jest bardzo łatwo założyć stowarzyszenie, naprawdę. Tam się trzeba trochę z biurokracją popstrykać. I potem nagle się okazuje, że ludzie mają bardzo dużo takiej fajnej, pozytywnej energii, taką jaką wy tutaj macie, po to, żeby się jakoś organizować sieciowo i robić coś nie dla pieniędzy, nie dlatego, żeby, nie wiem, być ważnym i żeby postawić na piedestale swoje ja, nie dla dobra, nie wiem, swoich ziomków, swojej rodziny, takich jakby konkretnych, tylko dlatego, żeby coś dobrze zrobić dla wspólnoty, w której się mieszka, dla środowiska, dla słabszych, dla zwierząt, dla przyrody. I to daje jakąś taką niesamowitą energię i naprawdę myślę, że tak jak wy tutaj po tym festiwalu, każde takie doświadczenie wspólnoty jest doświadczeniem oszałamiającym. Nie trzeba narkotyków, ani alkoholu, ani żadnych pożywek, żeby się poczuć naprawdę, że się fruwa i że się ma wpływ na świat i że można go zmienić. I myślę, że to jest strasznie fajny, najmocniejszy narkotyk świata, który na dodatek coś zmienia. Do utopii przeniesionej na całą Polskę jeszcze nam daleko. Na razie módlmy się, żeby w przyszłym roku było jak dojechać tutaj, bo to był problem. Na tym poziomie się zatrzymywaliśmy. To ja mam jeszcze jedno pytanie, bo mówiła pani o polityce, jak zaczynała pani w latach 70., 80. I jaki ma pani przepis na sukces jako pisarka?
jak ma jakieś pani przepisy, jak ktoś zaczyna, jak ktoś pisze, jakie ma pani rady, jak ma pani przepisy na to? A ty piszesz? Znaczy, nie o to chodzi, że ja piszę, tylko jakie ma pani rady? Nie chcę się przyznać. Ja myślę, że tu większość z was pisze albo próbowała pisać. A podobno Polacy to jest naród poetów i gdzieś czytałam jakieś statystyki, że 300 tysięcy ludzi pisze wiersze w Polsce, więc to jest potężna siła, też wyborcza, bym powiedziała. Ja kilka razy prowadziłam takie zajęcia, warsztaty dla piszących ludzi i byłam zdumiona tym, jak jest wiele utalentowanych osób w tym kierunku. Zarówno językowo, ale też jakby tak imaginacyjnie. Ludzie, którzy mają wyobraźnię, potrafią przekazywać jakieś opowieści, myślą głęboko, bo pisanie też polega nie tylko na opowiadaniu jakiejś historii, ale też dostrzeganiu, że małe rzeczy mogą mieć znaczenia metaforyczne, że właściwie rzeczywistość jest zbudowana nie tylko w szerz, ale i też w głąb. I takich ludzi jest mnóstwo. Ale tu dochodzi pierwszy filtr selekcyjny, jest taki, czy ci ludzie potrafią poddać się sami własnemu reżimowi pisania. Ponieważ pisanie, zwłaszcza powieściopisanie, czyli pisanie dużych form literackich, jest wymagające, wymaga ogromnej ilości energii i takiej cierpliwości. To jest taka ciężka praca, która jest zainwestowana, zwłaszcza jak się zaczyna, w nic. Jest takie badanie psychologiczne, nazywa się test marshmallow. Pamiętacie, o co to chodzi? Małe dzieci brano, kładziono przed nimi kubkę marshmallowów, takich słodyczy, i mówiono dzieciom, że jeżeli im dłużej wstrzymają się przed poczęstowaniem się tymi słodyczami, tym więcej ich potem dostaną. Coś w tym rodzaju, dokładnie nie pamiętam. I okazało się, że ludzie można podzielić tak z grubsza ludzi na tych, którzy potrafią odroczyć przyjemność sobie na później i tych, którzy nie są w stanie, muszą od razu zjeść to, co im się podaje. I myślę, że większość pisarzy to są ci, którzy nie zjadają tego marshmallow i czekają bardzo długo na ewentualny sukces albo nagrodę po długim, długim czasie. Więc ten filtr na samym początku pisania jest bardzo potężny i mnóstwo ludzi z tą ogromną wyobraźnią, z ogromnym talentem już wtedy upada. No i jest taka stara prawda, że trzeba mieć ciężki tyłek do pisania. A jak długo odraczałaś sobie przyjemność przy pisaniu ksiąg Jakubowych? Bo wiemy, że księgi to były naprawdę księgi. Ile czasu ci zabrało? Zgromadzenie materiałów, podróże do miejsc, o których pisałaś, no i samo pisanie. Ponieważ tak jak mówiłam, ja popadam w obsesję, więc łatwiej mi odraczać zjedzenie tego marshmallowa, bo o nim nie myślę, bo jestem jakby w tym takim widzie w ogóle w tej kompulsji, w tej obsesji. Ale ja właściwie dzisiaj nie potrafię ocenić, bo ja ten temat znalazłam leżący na ulicy przysłowiowo w latach 90. jeszcze i bardzo długo trwało, kiedy zaczęłam się koło niego kręcić, zaczęłam się sama uczyć właściwie historii, próbując zrozumieć to, co się wtedy stało w połowie XVIII wieku, kim byli ci ludzie, którzy w tym uczestniczyli. Żeby zrozumieć w ogóle tą małą społeczność Jakuba Franka, musiałam bardzo dużo czytać, musiałam się interesować wieloma sprawami, próbowałam się nawet uczyć hebrajskiego, ponieważ nie miałam dostępu do różnych źródeł. Więc to była wielka przygoda, naprawdę wieloletnia mojego życia i to była taka książka, która wymagała ogromnej pracy, ale dzisiaj to wspominam jako taki rodzaj prywatnych studiów, które podjęłam na swoje własne jakby szaleństwo i dobrze to wspominam. Tak grzecznie odpowiadam, że pisałam tę książkę około 8 lat. A nie grzecznie, myślę, że to było gdzieś od 98 roku, czyli ile to jest lat? 20? To mniej więcej tyle kręciłam się koło tego tematu. No to trzeba mieć trochę cierpliwości. Ale oczywiście w międzyczasie powstawały inne rzeczy. Tak, wielkie brawa za taką pracę. Prosimy bardzo.
Cześć, ja jestem Michał, przyjechałem z Warszawy i fajnie, że padło to pytanie o pisarze i pisanie. Chciałem jeszcze pociągnąć ten temat. Tutaj padło na początku takie zdanie, że pewnie zgromadzili się wszyscy czytający ludzie w Polsce. Ja rozumiem, że to jest nawiązanie do ostatnich statystyk czytelniczych polskich. Zgadza się. Tak, no... 60% nie czyta Polaków, nic, niczego. Właśnie, ale zastanawiam się, czy te statystyki brały pod uwagę twórczość, która powstaje w internecie, chociażby pasty, chociażby wspomniany już Wattpad. Ja myślę, że gdyby to też zebrać, uwzględnić, to wcale nie byłoby tak źle. I mimo to, że czytamy to, co jest w internecie, to wciąż chyba w Polsce pokutuje taka myśl, że pisarz to jest ktoś przez, właśnie to jest pisarz przez duże P. Wykonuje taki zawód bardzo ekskluzywny i przez to odcina się chyba drogę dla wielu utalentowanych ludzi. Ja sam piszę i sam jestem zarażony tym poglądem, że jeśli nie wydam czegoś na papierze, to jestem nic nie wart. I chciałem się ciebie zapytać, co ty na ten temat uważasz i czy robisz, czy jesteś w stanie coś zrobić dla włączenia tego nowego pisarstwa w nowych mediach, w nurt literatury, w taki nurt, który jest już uważany za ten nurt główny, za coś, co jest ważne i co będzie potem omawiane jako całość polskiej twórczości. Przede wszystkim myślę, że bycie pisarzem to nie ma specjalnego znaczenia, bo dlatego, że pisarza robią czytelnicy. Pisarz się sam nie robi, nie ma pisania właściwie bez czytelników. I myślę, że każdy artysta, który jest tutaj w tym namiocie, to zrozumie, że w twórczości w ogóle ani nie chodzi o kasę, ani nie chodzi nawet o nie wiem, o bywanie, o jakąś celebryckość, ani... Chodzi o to, że każdemu artyście zależy najbardziej, żeby narzucić, czy żeby ten idiom, który on stworzył, ten rodzaj narracji, który wymyślił, żeby poszedł dalej, żeby on żył poza twórcą. Myślę, że malarzom chodzi o to, żeby ich sposób widzenia świata na obrazach, czy nie wiem, w performansach, był gdzieś zapamiętany i rozszedł się świadomie czy nieświadomie w społeczeństwie. O to samo chodzi pisarzom, o to samo chodzi reżyserom filmowym. Więc tworzymy jakby takie wirtualne byty, które są jak trochę jak wirusy, które idą potem i jakby istnieją w głowach innych ludzi. To jest jakaś taka niesamowita tajemnica i to czyni nas jakby sprawcami. I im silniejszy jest ten idiom, bo czasami on nie musi być bardzo powszechny. To nie chodzi o to, żeby mieć miliony czytelników albo miliony widzów. Chodzi o to, żeby on był mocny, żeby on tak zaistniał w świecie, żeby po prostu był w tym świecie, żeby go być może i nawet zmienił. Więc ja na przykład twórców dzielę na tych, którzy w jakiś sposób zmieniają tym, co stworzą, nasze myślenie o świecie, a tym samym świat, i na tych, których jakby to, co stworzą, no nie ma takiej siły, takiego zasięgu. Daje przyjemność, daje relaks, gdzieś tam znika po kilku latach. Więc przyznam szczerze, że nie wiem, jak odpowiedzieć na twoje pytanie, ponieważ nie wiem, czy pokoleniowo, czy z racji jakby, nie wiem, oczu, które mam, nie umiem czytać na ekranach. Ja jestem jakby tylko czytelniczką takiej literatury, która zostaje wydrukowana na papierze. Wiem, że przez to bardzo dużo tracę. Być może tam rzeczy, dzieje się jakiś niesamowity kosmos w ogóle literackich, do którego nie mam dostępu, ponieważ założyłam, że zostaję tutaj na powierzchni i nie nurkuję tam głębiej. Ale jeżeli mnie zapewnisz, że tam są naprawdę jakieś niesamowite dzieła, zapewne tak, to jest bardzo prawdopodobne, to no, będę musiała się jakoś do tego przyłożyć, zajrzeć tam. No, pewnie są takie dzieła, ale to jest pewnie tak jak z książkami na papierze, czyli jest sporo dobrych rzeczy i jeszcze więcej złych. No, trzeba byłoby szukać. Także nie będę polecał konkretów. I jeszcze jedno małe pytanie, czy tobie sam proces pisania sprawia przyjemność? Bo mi na przykład nie. To jest
strasznie męczące, okropne. To jest coś, co odwlekam najdłużej, jak tylko mogę. Wiem, że tak dużo osób piszących też tak ma. Chciałem się dowiedzieć, jak jest z tobą. No to w moim przypadku to nie jest takie proste, bo to jest jakaś taka przyjemność, która jest jednocześnie bolesna. Czasami jak siadam do biurka, to mam poczucie, że jestem masochistką po prostu, że lubię cierpieć nad tym biurkiem. Zwłaszcza, że po tylu latach pisania rzeczywiście zaczynam odczuwać to w ciele bardzo wyraźnie. Mam starą sukę, która po zjedzeniu śniadania, kiedy już dostanie swoją miskę i kiedy widzi, że ja już wypiłam kawę, patrzy na mnie z takim wyrzutem i ciągnie mnie do mojego pokoju i nie zazna spokoju, dopóki ja nie usiądę przy biurku i nie zacznę pracować. Wtedy ona się rozluźnia, rozwala na dywanie, zaczyna równiutko oddychać i sobie śpi. I czasami myślę, że to ona jest takim moim policjantem małym, który mnie tam ciągnie i pilnuje tego mojego pisania. Ale jest jakiś rodzaj przyjemności w tym, kiedy już się wciągnę i kiedy zaczynam... Kiedy wchodzę w to wszystko, co piszę, niespecjalnie jakby odpływam. I to jest taki rodzaj, nawet trudno z czym to, rodzaj uczucia, który nie wiem z czym porównać, bardzo wyraźnie jedyny w sobie, który mi daje przyjemność. Kiedy potem się wynurzam jakby na powierzchnię po takich 2-3 godzinach pisania, to mam wyraźnie podniesiony poziom endorfin we krwi. Dzięki wielkie. Chyba wezmę sobie psa. Zapraszam. Cześć, Przemek z Leszna. Ja tu przyjechałem z moją dwójką dzieci. W związku z tym, że dzisiaj moja żona Agnieszka kończy 36. urodziny, jej marzeniem było, żeby jej zaśpiewać 100 lat tutaj. Nie mogła być z nami. To takie moje marzenie i jej marzenie. Ja osobiście chcę podziękować tobie za księgi, bo cały czas jest to jedna z najważniejszych książek w moim życiu. A moje pytanie dotyczy może zupełnie, takie jedno jeszcze bardzo krótkie pytanie. Czy powstanie książka o festiwalu Pollen Rock, dawniej Woodstock? To takie też pytanie. Opuszczę amazońsko, bym się nie martwił, ponieważ dopóki minister Szyszko i córka Leśniczego są w Polsce, to myślę, że tam jeszcze będą, ona sobie spokojnie będzie rosła. To o to bym się też nie martwił. Tam też są mocni i agresywni politycy, którzy sprzedają ją po prostu. No niestety, no. Niektórych może mogliby się nie urodzić, to może tak brutalnie, ale myślę, szczerze. Tak, rozumiem, że mnie pytasz, czy powstanie taka książka. Tak. Ja nie wiem, czy ja bym ją napisała w ciągu najbliższych lat, ponieważ mam inne rzeczy, nad którymi już pracuję, ale wydaje mi się, że gdyby ktoś teraz myślał o... Wydaje mi się, że potrzebujemy bardzo utopii. Że chętnie sama bym przeczytała nie dystopię, która jest jakby taką czarną wersją świata możliwego, ale właśnie utopię, czyli to, co pisali kiedyś ludzie, projektując lepsze niż możliwe społeczeństwa, niż te istniejące możliwe. I wydaje mi się też, że w tej kondycji, w której teraz tkwimy, straciliśmy trochę wyobraźnię na to, jak świat mógłby wyglądać w przyszłości. W którym kierunku on pójdzie. Jesteśmy karmieni takimi katastroficznymi wizjami i tak one się też pojawiają w literaturze i w filmach jako takie negatywne wersje, właściwie wszystkie negatywne tego, co się wydarzy. A mnie by interesowała taka pozytywna, bo zwykle było tak, że nawet po wielkich katastrofach, jakichś ekologicznych, klimatycznych, wojennych, ludzie mieli ogromną siłę tworzenia społeczeństwa, odbudowywania społeczeństwa na nowo, według jakichś lepszych wzorów, lepszych idei, lepszych źródeł. Tworzyli lepsze pomysły na istnienie człowieka w przyszłości i próbowali to budować. Najczęściej niestety było tak, że to się źle kończyło. I właściwie nie znamy takiej utopii, która by była pozytywna i trwała nadal. I tak jakbyśmy
jakbyśmy zreiterowali przed myśleniem o przyszłości w sposób pozytywny. Wydaje mi się, że potrzeba nam właśnie pisarzy science fiction, potrzeba nam wielkich ludzi z ogromną wyobraźnią, bo po pierwsze trzeba by było naszkicować taki plan w ogóle, czy może być lepiej. No nie? Właśnie, ale też wiara w to, że może być lepiej, że świat może się rozwijać w lepszym kierunku, a nie, że czekają nas same straszne katastrofy, prawda? Katastrofa moralna, ekologiczna, społeczna. Tu gdzieś jesteśmy w takim martwym punkcie, że nie ma ludzi, którzy są w stanie uwierzyć, tak, ten świat może iść w lepszym kierunku. I to jest takie miejsce, dzięki któremu można uwierzyć. Tak, to prawda. Ja jakiś czas temu zaczęłam się przygotowywać do napisania takiej utopii, jak mnie o to pytasz. I pomyślałam sobie, że bardzo możliwe, że na początku trzeba by się było zająć religią. Ponieważ bardzo często religie pełnią w społeczeństwach taką rolę przemocową, narzucającą jakiś jedyny sposób myślenia czy zachowania. Tam, gdzie pojawia się bardzo taka niewinna wiara w jedność z bóstwem, natychmiast pojawiają się jakieś obostrzenia, jakieś przepisy, jakieś wzorce do naśladowania, które są potem egzekwowane bardzo często przemocowo. Czy nie należałoby się zająć od religii? Może religię trzeba by było wywalić? A może na przykład trzeba by było myśleć o takim społeczeństwie, w którym istnieje mnogość różnych religii, które tolerują się wzajemnie. Byłam jakiś czas temu w Indiach. Nie mówię, że Indie to są kraj idealny, ale to jest 1 miliard ludzi i to jest kraj politeistyczny. I ten politeizm jakoś bardzo dobrze współgra z demokracją. To jest największy demokratyczny kraj na świecie, który jest i on jest politeistyczny. I wydaje mi się, że monoteizm czasami jest taką religią, która jest hierarchiczna, wartościuje, wyklucza i która nie daje miejsca na inne sposoby myślenia, ponieważ jakby odwołuje się do jednej słusznej prawdy. Więc gdybym pisała taką książkę, bardzo możliwe, żebym projektowała takie społeczeństwo jednak politeistyczne, gdzie wyobrażam sobie teraz, tutaj jesteśmy, ludzie mają głębokie potrzeby religijne i gdzieś tam stoją jakieś malutkie kapliczki i każdy tam sobie może pójść. Ale też myślałabym, że w takim społeczeństwie religia, religijność nie powinna być czymś jakby widocznym, czymś obnoszonym jakby ogólnie, że religia raczej powinna być czymś intymnym. Może nawet posunęłabym się w takiej utopii do takiego stwierdzenia, że religia powinna być czymś tak intymnym i prywatnym jak seks. To znaczy, że ludzie by się spotykali przy piwie i tam po 2 piwach by sobie mówili, słuchaj, co mi się przydarzyło, modliłem się na przykład i w ogóle coś przydarzyło mi się takiego, że poczułem więź, ale brzmi to fajnie. To się chyba zdarza, może nie po 2 piwach, ale po trochę więcej. W każdym razie, jeszcze chciałam skończyć, i traktowalibyśmy religijność jako bardzo intymne, głębokie poczucie więzi z jakąś duchowością, z czymś, co wykracza poza ten świat, bo jako coś bardzo prywatnego. Myślę, że w takim świecie też, kiedy musiałaby funkcjonować taka etyka, ponieważ ludzie by mieli różne religie i kodeksy w tych religiach byłyby nieco różne, musiałoby istnieć prawo, które by zobowiązywało ludzi do przestrzegania go wspólnie, ale też musiałaby istnieć moralność, która by była areligijna, to znaczy poza religią. I ta moralność, wydaje mi się, jednym z głównych składników tej moralności byłoby to, co nazywałam etyką samoograniczenia, co zapobiegałoby na przykład bogaceniu się, nierównością różnego rodzaju, niszczeniu środowiska i tak dalej. Takie przyjęcie też innego wymiaru, jak uczyliby ludzie dzieci swoje w takim sieciowym, demokratycznym, spolaryzowanym społeczeństwie. Musiałyby istnieć zasady w edukacji, które by były wspólne, to znaczy, żeby uczyć dzieci tego, że są prawa Newtona i jabłko spada z drzewa na ziemię i tak dalej, czyli takie prawa, których się nie da podważyć. Ale opowiadano by historię świata z różnych punktów widzenia, ponieważ historia opowiadana z jednego tylko punktu widzenia najczęściej jest nieprawdziwa i pokazuje tylko niektóre aspekty. Ale oczywiście
osiągnięcia naukowe byłyby referowane jeden do jednego i one by były traktowane jako obowiązujące, to znaczy nie mógłby wyszczelić ktoś, że na przykład, że no nie wiem, jabłko spada do góry albo że szczepienie jest, zabija dzieci i tak dalej. Więc wydaje mi się, że myślenie o takich utopiach otwiera nam umysł, na dodatek robimy pożytek. Pożytek z tego jest taki, że próbujemy, zaczynamy wymyślać inne, lepsze społeczeństwo i takie społeczeństwo, które po prostu rozwiązuje konflikty, takie miejsca, w których doszliśmy do ściany i z którymi już nie, po prostu sobie nie radzimy, więc niech żyją utopiści i niech żyją pisarze science fiction. Jak cię słucham, to właściwie scenariusz tej książki jest gotowy, także może rok i kto wie, czy za rok nie będzie premiery tutaj. Dziękujemy bardzo i prosimy o następne. Dzień dobry, nazywam się Stanisław, przyjechałem z Oslo. W sumie jest to Runia, ale z Oslo. Ja dopiero zaczynam poznawać twoje książki dzięki mojej żonie. Przeczytałem Biegunów, a listy Jakubowe wiozłem samolotem, Wizarem. Wiecie, taką księgę dużą, zamiast 2 kilo kiełbasy, no to wziąłem książkę. Ale do czego dążę? Ja może trochę optymistycznie chciałbym. No, przez to, że przez Polskę tyle się przewracało wszystkich nacji, mamy takie piękne panie. To jest moja teoria. Panowie też niczego sobie. No, ale panie. Druga sprawa, rola kobiet w historii. Ja uważam, że nie doceniasz roli kobiet, bo to dlatego, że tacy mężczyźni byli, to jest zasługa matek, nie, przede wszystkim matek. Gdyby nie było Dąbrówki, to by nie było Chrobrego i by nie było naszego morza na przykład teraz. No tak ja uważam. A co do tolerancji, ja bardzo tego słowa nie lubię. Tolerancja, dla mnie tolerancja to jest nie zabić. No, mi chodzi o akceptację, że nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale do 64 roku, zdaje się, w Anglii homoseksualizm był karany więzieniem. U nas nigdy w Polsce, zaznaczam, nigdy na ziemiach polskich był karany, ale gdy Polska była pod zaborami. Także jak ktoś nam takie coś rzuca w twarz, to trzeba mu to mówić prosto i wyraźnie. Ja mieszkam za granicą, wiem jak to wygląda, oni inaczej na nas patrzą z innej perspektywy, z mediów jednych, drugich, ale no i dużo by mówić, pani Olgo, ale nie wiem, no pani się ustosunkowuje do tych moich przemyśleń. Nie mam specjalnych pytań, zaczynam panią czytać, bardzo mi się podoba. Teraz zacznę te księgi Jakubowe. Dziękuję bardzo. Czyli dziękujemy bardzo. Czyli masz się ustosunkować do tego, że w Polsce, jak rozumiem, jak dobrze pana zrozumieliśmy, jest tolerancja, że Polska jest tolerancyjna. Znaczy, zawsze była. A jednostki, no przecież właśnie zawsze i będą pewnie. No, taki Białystok, no to jest jeden Białystok, a miast jest tysiące w Polsce, tak? Ale było tam więcej niż jednostki. Nie powiedziałabym, że w Polsce jest tolerancja i też nie zgodziłabym się z tym, że zawsze była tolerancja. Wyglądało to różnie w różnych okresach czasu, w różnych miejscach, ale wydaje mi się, że trochę pan idzie w mit taki Polski tolerancyjnej, taki, który funkcjonuje, na którym się wychowaliśmy. Bardzo proszę o przeczytanie ksiąg Jakubowych, bo to jest taka stara dyskusja, którą tu kilka lat temu prowadziliśmy w Polsce i wydaje mi się, że dzisiaj po Białymstoku powiedzieć, że Polska jest krajem tolerancyjnym, w którym jedna z największych gazet codziennych drukuje naklejkę i poleca, żeby tę naklejkę Strefa Wolna od LGTB wyklejać na różnych miejscach, to nie jest jakby cecha kraju, który jest tolerancyjny. Bo ja mieszkam w tak tolerancyjnym kraju. No, Norwegia, no to wiecie, to jest przecież bardzo, ale ja wierzę, że w Polsce będzie tak, jak powinno być. Naprawdę. Ja jestem urodzonym optymistą. My też wierzymy, dlatego tu mieszkamy. Tak. Dziękujemy bardzo.
Dzień dobry. Ja mam na imię Michał i chciałbym nawiązać do czegoś, co przeczytałem u Jarosława Rynkiewicza i co na mnie zrobiło duże wrażenie. Esej nazywał się chyba Fragmenty, nie jestem pewien. W każdym razie pod koniec tego eseju wymienia on 10 rad dla młodych pisarzy pomyślanych przy malowaniu płotu. I dziesiąta z tych rad brzmi tak. Jesteś pisarzem, więc jesteś umarły i tak masz siebie traktować. I chciałbym panią prosić jako pisarkę i człowieka o komentarz. To bardzo poetyckie i bardzo romantyczne i też bardzo pasuje jakby do tego, co pamiętam z Jarosława Marka Rynkiewicza. Jakoś się czuję niedomarła jakoś w tej metaforze. Wydaje mi się, że zadaniem moim, właściwie ta zdolność moja, z której się bierze całe moje pytanie, to nazwałabym ją radarem, czy wielkim uchem, czy wielkim okiem. Gdybym się zastanawiała nad tym, z czego się bierze w ogóle całe moje nastawienie, cała moja uważność na świat, to wydawałoby mi się, że raczej raczej z czegoś, co jest kwintesencją życia i kwintesencją jakby uważności na wszystko, co mnie otacza, na najdrobniejszy szczegół, ale też na ogromne struktury, których nie jesteśmy w stanie zobaczyć, na taką niezaspokojoną żywość w przyjmowaniu każdego bodźca, więc bardzo pięknie brzmi, że jesteś pisarzem i jesteś umarły. Może to znaczy tylko to, że właściwie zaczniemy być doceniani, kiedy umrzemy na przykład? Właśnie my w Polsce kochamy umarłych gorzej z żywymi, prawda? Mi się wydaje, że on mówi, że ta uważność, którą pani wspomniała, jest możliwa tylko wtedy, kiedy to własne ja weźmie się w nawias. No w tym kontekście rzeczywiście można się by było z tym zgodzić, ale też ten poeta bardzo często używa takich metafor śmierci, umierania, więc nie zawsze i czasami bardzo dosadnie, więc nie byłam pewna, jak to rozumieć. Dziękujemy, zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ja mam na imię Wiola i mam takie pytanie niezwiązane z literaturą. Mianowicie przyszłam tutaj na wykład do pani właśnie nie tylko po to, żeby spotkać się z genialnym artystą, genialną pisarką, ale przede wszystkim silną kobietą, kolorową osobą. I tak naprawdę bardzo mi pani tym imponuje. Chciałabym się skupić na temacie kobiecości i mam takie pytanie i chodzi mi o pani opinię na temat natury kobiecości. Może spróbuję wytłumaczyć. Tylko zwięźle, dobrze? Bo jest jeszcze duża kolejka. Tak bardzo zwięźle. Mamy teraz dużo takich ruchów feministycznych, które walczą o prawa kobiet. Teraz są już to nawet takie podstawowe rzeczy typu tabletka, po i tak dalej. Jednak w historii wiele pojawiało się takich rzeczy, o które kobiety walczyły, typu prawa kobiet. I z jednej strony były te silne kobiety, które walczyły, było ich bardzo mało. A z drugiej strony jednak większość kobiet była taka obojętna, wręcz anty, ale po co to zmieniać, po co? Tak jak pamiętam w USA prowadzali głos kobiet, to było zdziwienie kobiet, no ale po co, przecież to jest dla mężczyzn. I moje pytanie jest o pani opinię na temat, skąd u kobiet często brak takiej solidaryzacji ze sobą, że kobiety nie potrafią wszystkie po prostu się zebrać i pokazać siłę. Dziękuję. Potrafią.
To nie wiem skąd to założenie, że nie potrafią, ponieważ kobiety wywalczyły sobie prawo głosu, wywalczyły sobie mnóstwo praw, których przedtem nie miały. Ja zawsze jak myślę o tych pytaniach związanych z prawami kobiet, to staram się sobie wyobrazić jakby historię jako swego rodzaju kontinuum. I wtedy widać na tym kontinuum, że te 80 lat praw wyborczych w Polsce, co jest bardzo istotną cechą obywatelską, że mogą wybierać, mogą być wybierane, to jest tylko malutki odcinek na tej linii, którą oznaczamy historię. W przeszłości przez większość czasu kobiety nie miały nie tylko praw wyborczych, to jeszcze tam nic. Kobiety jeszcze jakieś 150-200 lat temu, 150, nie miały praw na przykład macierzyńskich, znaczy nie miały praw zachowania dziecka na przykład po rozwodzie, nie miały praw do posiadania własnych pieniędzy. W tym tygodniu w Arabii Saudyjskiej kobiety, prawo zostało zmienione w tym kierunku, że kobiety mogą same wyjechać za granicę, a w zeszłym roku dostały prawo do jeżdżenia samochodem. Żyjemy w świecie, który jest bardzo patriarchalny i antyfeministyczny. Momentami to jest świat mizoginistyczny, to znaczy nienawidzi kobiet, nie lubi, nie szanuje. Gwałty na kobietach, przemoc wojenna na kobietach, całe instytucje przemocy na kobietach. To jest takie coś, co właściwie nieuważny człowiek zaczyna traktować jako część taką zupełnie normalną w tym wszystkim. Teraz jako kobieta, która pamięta też już kilkadziesiąt lat w historii Polski, jestem świadkiem backlashu takiego antyfeministycznego. I cały czas jestem świadoma tego, że gdyby się wybuchła wojna, gdyby wybuchła katastrofa klimatyczna, to prawa kobiet będą pierwszymi prawami, które zostaną nam zabrane. To będzie jedna z pierwszych ustaw parlamentu. Ponieważ głęboko w świadomości jakby tej kultury, tej cywilizacji jest, to jest bardzo głęboko umiejscowione. I staram się w tym świecie żyć i staram się w tym świecie jakby zabierać głos, ale to jest strasznie kruche. Dlatego bardzo mnie dziwi też, że często młode pokolenie kobiet traktuje to, co zastało tutaj, jako coś oczywistego. To nie jest nic oczywistego. Dostałyśmy to na chwilę i za chwilę możemy już to stracić i tracimy to powoli. Straciłyśmy na skutek politycznych różnego rodzaju układów prawo do decydowania o swoim ciele i decydowania o swoim macierzyństwie. Żyjemy w kraju, w którym 300 tysięcy kobiet dokonuje rocznie pokątnych aborcji albo wyjeżdża za granicę, ponieważ prawo do aborcji jest zakazane na skutek układów politycznych po 89 roku i ukłonu w stronę Kościoła. I trzeba o tym cały czas pamiętać, że to jest taka sytuacja naprawdę bardzo, bardzo... Znaczy, że ta sytuacja jest sytuacją niezwykle nienormalną według mnie. I kobiety się gromadzą na czarnych marszach. Wystarczyło w jakimkolwiek mieście wyjść w marcu, żeby zobaczyć, że kobiety się zbierają i są w stanie wymóc też pewne rzeczy na władzy. Zapraszamy. Dzień dobry, jestem Mateusz. Ja chciałem nawiązać do pani książki Prawie jak inne czasy. To jest moja ulubiona generalnie pani książka. I ona tam mówi o historii z XX wieku, kilkudziesięciu latach, w których też pani opisuje zło, jakie było na świecie w taki magiczny, trochę transcendentny sposób. Chciałem się pani spytać, czy gdyby dzisiaj pani ją pisała, czy ta książka byłaby grubsza, czy coś więcej by pani w niej zawarła może właśnie a propos, no już 20 chyba kilku lat od premiery. Oj, myślę, że tak. Ja tych książek trochę nie pamiętam, a trochę się ich tak może nie wstydzę, ale mam do nich spory dystans i Prawiek jest jedną z tych książek, które napisałam jako naprawdę młoda dziewczyna. Myślę, że dzisiaj ona by była kilka razy grubsza i rozwinęłabym te wątki. Szkoda, że ich nie rozwinęłam wtedy. Starałam się wtedy pisać tak, jak umiałam, jakbym powiedzieć, mocno zbudować sceny i jakby widziałam, że sobie też nie radzę z prowadzeniem postaci. I myślę, że widać, i to może być też optymistyczne dla wszelkich początkujących pisarzy, że pisanie to jest tak, jak
jak każda nauka, że zaczynając pisać, wchodzimy na taką nieustanną drogę doskonalenia swojego warsztatu i uczenia się, że nie ma szkół pisania, które by cię mogły nauczyć porządnie, jak wymyśleć, jak obmyśleć powieść i potem przeprowadzić to od początku do końca. Jeżeli są i się reklamują, to jakoś nie bardzo mi to trafia do przekonania i że właściwie to jedynym sposobem zostania pisania książek, zostania pisarką czy pisarzem jest jakby samokształcenie, nieustanne samokształcenie. Po każdej książce widzisz, że wychodzi ci coś lepiej, czegoś się nauczyłeś, coś się udało zrobić i jest to też swego rodzaju sposób samodoskonalenia, ponieważ mam wrażenie, że rozszerza się, powiększa się świadomość tego, co się robi i jak się pisze. Także zdaję sobie sprawę z tego, że Prawiek jest taką książką, która pozwoliła mi zaistnieć szerzej, ponieważ rzeczywiście ta książka była szeroko czytana i nawet nie wiem, czy to ta książka, chyba Prawiek jest, czy był przed 2015 rokiem lekturą nadobowiązkową w liceach. Jeszcze jest, tak? To zdaję sobie sprawę z tego, że od Prawieku do ksiąg Jakubowych i do innych książek to całe lata świetne się mieszczą. Poprosimy o następne pytanie, bo czas nas goni, niestety. Oczywiście, postaram się być szybciutki. Mam na imię Wojtek, jestem z Gorzowa. Chciałbym zadać pani całkiem skonkretyzowane pytanie. Swego czasu przeczytałem pani autorstwa opowiadanie bizarne i jedno z nich, bodajże pod tytułem Zielone Dzieci, mocno zapadło mi w pamięć. W tej opowieści pani podkreśla swego rodzaju istotność pierwotności ludzkiej, której dała pani obraz temu plemieniu fantastycznych ludzi, którzy żyli między drzewami, żywili się słońcem, naturą i przyrodą. I stąd moje pytanie. Czy według pani większe piękno tkwi w cywilizacji, rozwiniętej kulturze, jej skomplikowanej mentalności, czy raczej w tej pierwotności jest schowane głęboko w nas, w naszym instynkcie i jakimś prostszym życiu? W którym kierunku powinniśmy zmierzać, że tak powiem? Dziękuję bardzo za to pytanie. Ja myślę, że to nie jest albo-albo, że przez ostatnie 200 lat, myślę, że tak od oświecenia, a pewnie i trochę wcześniej, uczono nas, że istnieje jakaś opozycja kultury i natury i że właśnie mamy wybierać, albo że to są sprzeczne konflikty wewnątrz naszych psychik albo wewnątrz naszych ciał. Tymczasem dzisiaj coraz wyraźniej rysuje się taka inna perspektywa, mianowicie, że nasza kultura jest tak samo jakby częścią biologicznego, ewolucyjnego naszego rozwoju, że jako istoty biologiczne zanurzone w naturze wykształciliśmy niejako jako pewien system przystosowania do świata coś takiego jak kultura i że właściwie nie musimy już wybierać albo, jak wybierali wiktorianie, znaczy ludzie żyjący w epoce wiktoriańskiej, tylko możemy do tego podchodzić całościowo jako rodzaj pewnej współzależności, jako czegoś, czego się nie da oddzielić. I to opowiadanie nawiązuje do takich, raczej do tego postrzegania natury jako czegoś jakby poza naszą ludzką kulturą, jako czegoś obcego, zagrażającego, też zmitologizowanego, obarczonego pozytywnymi lub negatywnymi oczekiwaniami i w jakimś sensie ironizuje na temat tego rozróżnienia, mając nadzieję w tomie tych opowiadań, że ta refleksja posłuży nam do czytania innych opowiadań i do tego, żeby się zastanowić nad tym, czym natura dzisiaj jest dla nas. Bo jesteśmy w takim momencie, kiedy nagle zaczynamy odkrywać, że przecież my jesteśmy jakoś naturą też, że należymy do tego nierozerwalnie i bez natury, którą za chwilę zaczęliśmy niszczyć, nie możemy istnieć. Słuchajcie, dziękujemy bardzo. Dostajemy tutaj znaki bardzo mocne, że nasz czas minął. Zaczęłyśmy wcześniej, w ogóle 1:20. Ja w ogóle myślę, że takie spotkanie, rozmowa o literaturze, intelektualna refleksja nad światem, nad kulturą,
w sumie w intymnej atmosferze. To jest coś absolutnie niezwykłego. To się już nigdzie nie zdarza. To się może zdarzyć tylko tutaj, żebyście tak ochoczo naprawdę bardzo Oldze przede wszystkim dziękujemy, ale też publiczności. Olga Tokarczuk, zróbcie hałas! Bardzo dziękuję za zaproszenie Jurkowi Owsiakowi. Jesteście wielcy tutaj. Naprawdę jestem wzruszona, że tu byłam. Wielkie dzięki. Olga Tokarczuk. Katarzyna Janowska prowadziła spotkanie. Kochani, to już będzie ostatnia tradycyjna fota z najpiękniejszą publicznością świata. Pani Olgo, proszę bardzo, abyśmy stanęli plecami do publiczności na chwilę. A publiczność proszę o gromkie brawa, o tradycyjne 100 lat dla Olgi i robimy zdjęcie z publicznością. 100 lat! Ręce do góry! Olga Tokarczuk! W życiu nie będę miała i nie miałam takiej publiczności jak wy. Wielkie dzięki, dzięki. Pani Olgo, prosimy jeszcze autograf na naszym fotelu, który będzie licytowany na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Słuchajcie, a ten festiwal zaczął się od przysięgi. To jest mój kawałek ziemi, o który będę dbał i który, o który będę szanował. I to jest mój dom, w którym panuje miłość, tolerancja i przyjaźń. Ja uważam, że jak ktoś odbiera dowód w wieku 18 lat, to taką przysięgę powinien składać, słuchajcie. Wspaniałe słowa Jurka Owsiaka. Kasia Janowska, Olga Tokarczuk. Brawo! Najpiękniejsza publiczność festiwalu Polen Rock! Kochani, 25. Polen Rock Festival i spotkanie na Akademii Sztuk Przepięknych. Kończy Olga Tokarczuk jako ostatni gość. Dziękujemy wam pięknie. Jeszcze dwa słowa od naszego mecenasa. Zapraszamy mBank na scenę. Olga, bardzo serdecznie dziękujemy. To był ogromny zaszczyt, że nas odwiedziłaś. Ogromne brawa, pozostańcie jeszcze z nami na chwilę. Witajcie. Chcielibyśmy opowiedzieć o naszej specjalnej atrakcji, którą przygotowaliśmy w tym roku na festiwalu. Podjęliśmy próbę pobicia rekordu Polski w kategorii największy fotoalbum online. Po co? Po to, żeby w jednym miejscu zgromadzić wasze zdjęcia z festiwalu, niekoniecznie z tego roku, z każdego festiwalu, który odbył się wcześniej. To jest 25. edycja festiwalu, dlatego też stwierdziliśmy, że zgromadzenie w jednym miejscu zdjęć z festiwalu będzie czymś, co przedłuży te najpiękniejsze wspomnienia. Czy się udało? O to zapytamy sędzie. Jesteśmy po weryfikacji. Potrzebowaliśmy 5000 zdjęć. Prosiliśmy was, żebyście wrzucali swoje zdjęcia na Instagram z hashtagiem mBank na SP. Dodatkowo tutaj na miejscu nasze hostessy fotografowały was. I czy się udało? Tak, jeśli chodzi o rekord Polski na największy fotoalbum online, wymogiem było 5000 zdjęć. Nie jest to wcale mało, ale aktualny wynik to jest 5399, także ustanowili państwo nowy rekord. Gratuluję. Dziękujemy. Pani Monika jest sędzią Biura Rekordów. Ta kategoria była nowa. Bardzo się cieszymy, że się udało i dziękujemy też Jackowi za pomoc. Bardzo dziękuję. Ja też bym chciał podziękować naszemu klientowi mBank za zaufanie, jakie nam obdarzyli przy realizacji tego projektu. Podziękować wam wszystkim za to, że wzięliście udział i pobiliśmy wspólnie rekord Polski. No i Timowi Boskata za realizację. Dziękuję wszystkim. Pozdrawiam. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, gratulacje. Gratulujemy, to był... Do Akademii Sztuk Przepięknych zaprasza mBank. Bądź bogatszy o wyjątkowe spotkania.